Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Rozwiąż algebraicznie równanie. No i podpunkt A. Jak mamy wartość bezwzględną i ją opuszczamy, to musimy mieć wartość bezwzględna równa się coś. Nie możemy mieć takiego zapisu. Zatem to przenosimy na drugą stronę ze zmienionym znakiem i tutaj wciąż mamy tą wartość bezwzględną. Nie możemy na tym etapie tego opuścić. I dopiero teraz będziemy mieć x odjąć 1,2 to 6,8. To jest ta opcja, gdy wartość bezwzględna w środku jest dodatnia, a gdy jest ujemna, no to mamy x odjąć 1,2 to minus 6,8. To przenosimy na drugą stronę. Będzie zatem dodawanie 6,8 dodać 1,2 to 8. A tutaj będziemy mieć dodawanie, czyli mamy minus 6,8. Dodać 1,2, a to będzie minus 5,6. Zatem x należy do zbioru elementów od 5,6. Jest tutaj przecinek, czyli musimy zastosować średnik. 8. Tutaj możemy wyliczać od razu, bo nie mamy tutaj żadnej innej cyfry, tak jak to było tu. Czyli dla wersji, że jest to dodatnie, no to mamy 3,4 minus X równa się 06. Dla wersji ujemnej 3,4 minus X równa się minus 0,6. Tu minus X przenosimy to i będziemy tutaj mieć 0,6 odjąć 3,4. Mm no to tutaj będzie wartość, która jest ujemna. Będzie to minus 2,8 i dopiero teraz możemy to sobie wymienić. Tutaj też będzie odejmowanie, to się łącznie sumuje, bo mamy dwie liczby ujemne, czyli będzie minus 4, odwracamy znak na przeciwny i zapisujemy rozwiązanie. Jest to 2,8, znowu średnik 4. To teraz tutaj przed wartością bezwzględną mamy minusa. Tutaj to w sumie nic nie zmienia, bo jest 0. Więc jak my to wymnożymy razy minus 1, no to my tu wciąż będziemy mieć 0. Dlatego jak jest 0, to mamy tylko jeden wynik, bo nie zrobimy minus 0. Przenosimy na drugą stronę. x jest równy minus 2,5. To teraz tutaj mamy tą siódemkę. No to musimy na nią podzielić. Czyli mamy wartość bezwzględna minus x minus 5. Och, to będzie minus 3. Czyli równanie jest sprzeczne, ponieważ wartość bezwzględna nigdy nie da nam liczby ujemnej. Lecimy dalej. Tutaj podzielimy... Na 0,2, czyli zostaje nam wartość bezwzględna, a w 0,4 0,2 no, mieści nam się dwa razy, czyli dla wersji dodatniej, tak, dla wersji ujemnej, tak. Przenosimy na drugą stronę, ze zmienionym znakiem będzie dodawanie, przenosimy na drugą stronę, to będzie minus 2 plus 1, czyli minus 1. Zbiór elementów, najpierw mniejszy, potem większy, no i teraz tutaj dzielimy na minus 0,1, czyli tutaj zostaje tak samo. W złotówce 10 groszówek mieści nam się 10, minus z minusem daje plus. No i tutaj będziemy to opuszczać, czyli mamy minus 3, minus x równa się dycha, a tu mamy minus 3, minus x. Równa się minus dycha. Minus x na drugą stronę będzie 13, czyli x to jest minus 13, i tutaj przenosimy na drugą stronę. Będzie minus 10 plus 3, to daje minus 1, czyli naszym xikiem jest siódemka. x minus 13, 7. No i mamy to. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I. No i już.